Zaczynamy. W dolnym lewym rogu oczywiście, w kolorze czerwonym, Piotr Spiewit Walukiewicz z drużyny KZ Gaming, a jego oponentem jest Chorwat Goblin. Z drużyny Rotterdama jest Leon Wrychowicz. O, i Leon taki podejrzliwy się zrobił, bo już szuka w okolicach swojej bazy, czy gdzieś są ukryte koszary. Ale akurat nie ma nic takiego. Coś akurat innego planuje na tę mapę Spirit. No do tej pory właśnie w tym turnieju, czyli World TV European League w grupie B, no Spirit naprawdę był w formie, naprawdę pięknie grał. Bardzo szybko, bardzo przytomnie, świetne reakcje, bo to nie było tylko tak, że on tam dobrze zagrał jakieś zagranie i wykonał tak jakby, no załóżmy przepis od A do Z, nie? On tam był dosłownie, jak to mawiał Bruce Lee, jak woda. Po prostu be water, my friend. Jak trzeba było coś zmienić w taktyce, idealnie to zmieniał. Bardzo szybko reagował na to, co się działo na ekranie. Świetna kontrola jednostek. Spirit się tutaj właśnie trochę wynurzył z nienacka, bo nie widzieliśmy go przez ostatni jakiś, nawet bym powiedział, miesiąc. A tu już od kilku dni gra w niektórych turniejach. No, w niektórych trochę słabiej mu poszło, chociażby w Open Cupie, trzeba przyznać uczciwie, ale w tym turnieju szło znakomicie. Na razie nie przegrał żadnej mapy właśnie w tym turnieju i zobaczymy, czy podtrzyma ten trend. Na razie ma zagwarantowany awans pierwszego bądź drugiego miejsca Polak. I dzięki temu będzie właśnie w tej drabince wygranych. To super, to bardzo dobrze. Stargate zagrany, jest też adeptka. No i Stargate przed Warp Gate'em. A Goblin to był od praktycznie zawsze wielkim, wielkim fanem gry Feniksów. To był tak naprawdę pół człowiek, pół Feniks. To nie bez powodu w ogóle on jest w drużynie Rotterdama, bo Rotterdam to też jest w ogóle no wielki fan Feniksów. Nawet ma je tam chyba w swoim logo, czy na streamie się przewijają te ikony Feniksów i Goblin też podziela ten entuzjazm do tej jednostki, więc się tam z tego powodu chyba trochę polubili, albo Rotterdam polubił styl Goblina, zrobił swoją drużynę i trochę tego zawodnika wspiera. No ale dobra, Starport zagrany przez Spirita, także proxy Starport. No i właśnie o tym tutaj myślałem, że Spirit z racji, że lubi grać szybkie gry, szybkie mecze, przynajmniej w tym turnieju, no to tutaj też nie będzie się za bardzo patyczkował. Od razu idzie w coś, co może bardzo szybko pokonać przeciwnika. Tylko zawsze jest pytanie, ile tych Feniksów będzie i jak bardzo one pomogą w defensywie. Bo niestety, ale Feniksy są właśnie jedną z najlepszych rzeczy, jaką można zrobić na obronę wczesnych ataków rywala. Muszę jedną rzecz jeszcze zobaczyć, mianowicie Goblin nigdy nie wysłał adeptki, żeby zobaczyć, czy to jest fabryka z reaktorem, więc on nie ma naprawdę pojęcia, że to jest to, co jest. I zobaczy, jak niefortunne to jest dla Chorwata. Teraz, gdy chce się dowiedzieć, jakie są plany, no to po prostu nie ma takiej stuprocentowej pewności i świadomości. Może po liczbie marinów oraz przy tym, że teraz jest grany Techlap, on już wie, że to jest... Nie, on nie ma pojęcia. O mój Boże, aż przykro trochę. Znaczy no, ale wygrywa nasz. Ale trochę jednak przykra ta defensywa dla Protosa może się okazać. To bardzo... No to jest idealny, to jest wymarzony scenariusz. Jeżeli Protos gra Feniksa, a te Feniksy nie są w bazie, a my wjeżdżamy czymś takim, czy tam wlatujemy początkowo, no to po prostu lepiej być nie może. Oczywiście podniesie teraz te heliony, Goblin już raczej nic nie straci, ale 12 probek to 12 probek. Piękna sprawa. Jeszcze Medivac zniszczony, ale doskonale zaczyna Polak. Myślę, że się opłaciło. No i Starport oczywiście powraca przez mapę. Co ja czytam? Wojtek, ucisz Natalię, bo ciągle gada. No właśnie, Wojtek, co ty nie robisz? Ucisz Natalię. Co się dzieje na tym czacie? Czy zostałem teraz tą Cortaną albo inną Iwoną googlowską? Asystentem Google? Dobra, spokojnie. To naprawdę wypracował dobrą pozycję Spirit. I zazwyczaj optymalnym rozwiązaniem teraz będzie no, siedzenie w bazie i rozwijanie się, bo jak jest przewaga, to nie trzeba koniecznie robić za chwilę kolejnego ataku, tylko właśnie rozwinąć ekonomię i lecimy. Spirit akurat jest jednym z tych teran, którzy no, tak lubili trochę ze skrajności w skrajność popadać, czyli właśnie z takiego zrzutu helionowego lubi szybką trzecią bazę, czasami od razu gra szybką trzecią bazę, żeby ekonomicznie prześcignąć Protosa i potem zalewać go masą. A tu taka wyszła hybryda trochę tych dwóch koncepcji. Trochę jedno z drugim.
No i Siege Tank. Jest wszystko, jest. Na wszelki wypadek kolejny Siege Tank. Jak widzimy, Polak zagrał też dwa cyklony, no i właśnie Wikinga, bo to jest już taka forma odpowiedzi na Feniksy. Jak coś podleci do bazy Terana, to właśnie cyklony i Wiking mają czuwać, żeby za dużo strat nie było. No i Mariny też trochę pomagają, skoro są. Pierwszy kolos w arsenale Goblina. Cały czas bardzo trudna sytuacja ekonomiczna dla Chorwata. Po prostu ma mniej probek niż SCV, a to już jest zły znak. O, udało się, super, udało się złapać jednego Feniksa. Goblin trochę widzi jeszcze obserwerem. Ale marzy teraz. Tak, chodzi trochę jak dzik po lesie tymi cyklonami Spirit. No bo oczywiście marzy mu się złapanie Feni... No, ej, uda się? Wow. Ach, jaki pech, że teraz ten element terenu, nawet nie wiem jak to do końca nazwać, grzyb skalny, zasłonił wizję cyklonom, dlatego nie mogły kontynuować ataku na Feniksa. Oczywiście można było rzucić skana, ale już tak szybko tego nie zrobił, albo nie chciał nawet zrobić Spirit. Dobra, dobra. To jest płaskowyż? To jest płaskowyż? Okej, okej, okej. U mnie to jeszcze jest grzyb skalny. Skałki niszczy Goblin, żeby poszerzyć przejście, co jest w sumie bardzo dziwne, bo wydaje mi się, że dla Protossa to jest dobre, jak tutaj jest trochę bardziej tak wąsko. Ale też z drugiej strony, jak tutaj rozstawi swoje czołgi Terran, no to... Ciężej będzie w sumie może do nich się dostać, to no może. No tak są plusy i minusy każdego tego rozwiązania. Jest okej. Oczywiście zanim ta trzecia baza Polaka przyniesie no taką naprawdę dużą przewagę, to zawsze chwila mija, dlatego jeszcze nie chcę atakować, ale za chwileczkę się może już przegrupuje. Jak w ulepszeniach swoją drogą. Okej, jest 1-1. No wiadomo, steampack i te inne ulepszenia do piechoty gotowe, no czyli chyba... Można myśleć o atakowaniu. 3, 4, 5. Wow, ile on ma tych kolosów już? 4, zaraz 5 będzie nawet wyskakiwać. Okej. Okay. I będzie 6? A, no to kiedyś był taki styl gry. W sumie Goblin też go grał, ale to było dawno temu trochę. Może do dzisiaj tak czasami grywa. Ale bardzo dużo kolosów do tego Feniksy. No zobaczymy, czy skuteczne to zagranie. Ładnie, na razie wszystko w sumie wygląda po myśli Polaka. Podoba mi się, że rozstawił tylko jednego Siege Tanka, teraz dopiero kolejne, bo mimo wszystko chce iść w kierunku rywala. No ma masę, ma naprawdę silne jednostki Polak. No tylko trzeba je dobrze użyć, bardzo dobrze się trzeba też nimi ustawić. Mariny powinny być bardziej troszeczkę tak właśnie z tyłu, żeby kolosy nie mogły ich z kolei tak namierzać. Szarży nie ma i nie będzie. Bo wszystko idzie w kolosy i w Feniksy. No to lecimy. Kolejna wymiana. Feniksy oczywiście pękają. Ekspresowo, jak tylko się zbliżą do piechoty. No na razie moim zdaniem lepsze wymiany dla Spirita, ale Goblin też po prostu gra na czas, bo chce mieć jeszcze więcej kolosów w decydującej bitwie. Dodaje nawet powolutku jakieś immortale. Ciężka batalia. Dużo laserów wędruje na te jednostki Spirita. No chyba nie może teraz Polak już głębiej. Ale podoba mi się, że cały czas dorabia Siege Tanki, bo to jest właśnie idealna jednostka na kolosy. Bardzo daleki zasięg i można wybrać nawet, w którego kolosa chcemy atakować i że w ogóle chcemy uderzać w kolosy. No i teraz piękny manewr, czyli zrzut do drugiej bazy, tak żeby się trochę tutaj pogubił po prostu Goblin. Może się pogubi. No chyba nawet nie ogarnął, że tamtego dropa dostał. Aha, no pewnie dostał powiadomienia, bo dostał powiadomienie, że jest atakowany od przodu, co też jest zgodne z prawdą. Pięknie. Ale Goblin mięknie już do końca. Może dużo jest kolosów, ale to były dobre wymiany dla polskiego zawodnika. Chociaż, kurczę, też trzeba się trochę obawiać zawsze tych, no... Wow, 30 probek? 32? Coś za dobrze. Zawsze należy się właśnie jednak obawiać tych kontrataków, aż też dziwię się, że może nie ma bunkrów w budowie dla Spirita. Trzy proby. Łącznie 45 rozwalił w tej rozgrywce Spirit. No jest genialnie. Chociaż liczba jednostek walczących bardzo podobna. Po 50-60 punktów zaopatrzenia mają zawodnicy. A wydaje się, że Goblin musi iść zaatakować i wygrać. Teraz.
Ale on jeszcze dostawia Twilight Council. Pytanie, czy to tak po prostu postawił trochę grając tak na automacie, czy faktycznie chce tylko postraszyć tutaj Polaka. Na ten moment to raczej będzie groźne kiwanie palcem w bucie. Zwłaszcza jak EMP jeszcze użyje Polak. Oj, EMP poszło, ale chyba tylko jeden Stalker został objęty jego działaniem. To mało. No i poleciał skan, 5 kolosów. 3 immortale. No naprawdę taki mech Protoss trochę. Uuu, okej, kosztowne, ale jednak wyssanie energii z Feniksów. Trochę osłon z kolosa też. Nie no, żyje Spirit. Ale faktycznie bardzo ważne jest to, żeby jednak te Siege Tanki cały czas budować. Bo to jest jedyna taka dość solidna defensywa z bardzo dalekim zasięgiem. A reszta jednostek, no gdyby tutaj załóżmy były tylko same Mariny Marudery, to można by podchodzić tymi kolosami, uderzać, uciekać, podchodzić, uderzać, uciekać i tak cały czas. Odskocz, przywal, odskocz. A jak są Siege Tanki, to nie jest to możliwe. W dolnym prawym rogu Polak kończy jeszcze swoją planetarkę, chyba niestety jej nie ukończy. Z immortalami raczej powstanie mały problem w defensywie. O, jeszcze kolosy na SCV się ładnie rzuciły. Polak się przymierza. Ciekawe, czy złapie przeciwnika. O, będzie próba. Dobra, ale wjeżdża na pełnej prędkości. Immortale pozbawione osłon, pozbawione tarczy. A Protoss już pozbawione chyba marzeń na wygranie tej mapy. No nie, no to jest za dużo maruderów. Nie mają szansy kolosy. Za małe obrażenia wbrew pozorom mają. Także no już teraz to na pewno z górki. Kolosy się potknęły o własne nogi. No i teraz czas na ostateczne rozstrzygnięcie tej mapy. No to już jest formalność, to nawet się trochę dziwię, że Goblin nie wychodzi. No ale ma jeszcze kilka immortali oraz kolosa. Rozstawia Siege Tanki polski zawodnik. Tak trochę mu się nie spieszy nawet. O, proby już co transferowane. Nie, gdzie te proby jadą? Tam jeszcze nie ma Nexusa na godzinie 12, dlatego się trochę dziwię, no ale tutaj faktycznie pewnie by je stracił. Doskonale. Jeden kolos zniszczony, zaraz może drugi. No tak jeszcze trochę stawia opór Goblin, ale to taki pozorny opór. Już nawet ładne wyłapanie tego Siege Tanka. I tak musiał zapłacić Feniksem, to też pewnie niepocieszony. Z tym Goblinem to w zasadzie bardziej te gry męczą niż są trudne. No i kolejna batalia, która się musi dobrze skończyć dla Spirita. Ostatni kolos zaraz pęknie. GG. Jestem ciekaw, ile tych kolosów pękło. O, 10, jak ładnie. Immortali 9, 14 Feniksów. Straty ogólnie większe miał Goblin. No, ale przez większość gry może nawet były one w miarę równe, tylko że zawsze trzeba brać pod uwagę to, że Polak więcej zbiera minerałów i gazu. Także good, good. Dobrze, 1-0 dla Spirita. Też mnie rozbawiliście, miłasz. Po prawej stronie Spirit, po lewej Goblin. Polak na Chorwata na razie oczywiście ładnie prowadzi. No nadal tak jest Żurek, oczywiście. Zawsze tak było. Dobra, także koszary oraz rafineria ze strony Polaka, tak samo jak na poprzedniej mapie, no bez zwiadu. Natomiast Goblin zrobił zwiad, ale tylko taki sprawdzający, czy tutaj nie ma właśnie ukrytego planu Polaka. Czyli cały czas jest jakiś mały lęk, ale ten w zasadzie, to ciężko to nazwać lękiem, to jest takie dobre, standardowe zachowanie, bo jeżeli budujemy Cybercora później, tak jak teraz to robi Goblin po Nexusie, no to lepiej wiedzieć, czy nie ma tutaj koszarów, bo jakby były, to trzeba by je trochę opóźnić. Po prostu adeptkę czy stalkera mamy dość późno przy takim otwarciu i trochę jest niebezpiecznie. No właśnie, zobaczymy, jak taki w miarę szybki Reaper tutaj podziała, bo on i tak może być trochę taką problematyczną sprawą na początku. Najgorzej, jak się straci właśnie 1, 2, 3, a już 4 proby, to już w ogóle od tego pierwszego Reapera. A, dokładnie, może tak być, że to jest dopiero pierwszy krok, tak. I potem już wszyscy będą mieli bardzo słabo, no.
Dobra, rozgląda się Spirit, szuka oczywiście lewo, prawo. Czy jest już technologia? Ej, w sumie ładnie to postawił Goblin, no, bo jeżeli by tutaj stanął Reaper, to on i tak nie zobaczy technologii, ale gdyby zrobić tą sztuczkę z granatem, to Reaper mógłby tutaj przeskoczyć chyba. No zobaczymy w sumie, czy Spirit to zrobi, bo to takie... A, albo z tej... A, może z tej strony, może z tej... Spirit sam nie wie już czego dogląda, ale faktycznie, tak jak mówiłem, nie da się zauważyć Stargate'a z tego miejsca Reaperem. A więc fajnie, fajnie to nawet poustawiał Goblin, no, ale Polak jest dalej ciekawy, dalej przeskakuje, no i zobaczy, zobacz, dokładnie. Także po raz kolejny mierzy się ze Stargate'em z Feniksami. Dobra, spoko, ale zamiast Robo mamy Twilight Council. A, no tak, jeszcze zloty z Feniksami. Ale w sumie ciekawi mnie, że robi Goblin to, co robi i do tego jeszcze potrzebuje ten trzeci gaz, bo wydaje mi się, że go nie trzeba mieć. To by może sugerowało, że myśli o Dark Templarach z Blinkiem, albo może o samym Blinku, ale Blink Stalkery z Feniksami, to tego nie widziałem chyba nigdy. No dobra, po raz kolejny. Heliony, wjazd i zobaczymy, czy udany będzie ten atak Polaka. Czy Goblin jest dobrze ustawiony? Jednak... A i tak niby niedobrze, ale dobrze. Ależ wkurzające, że się nie może przycisnąć Spirit. No i teraz już Helion podniesiony. No niby to są znowu cztery Heliony, ale tym razem obrażenia będą mniejsze. No ale pamiętajmy, że Medivaca też nie zaangażował i tym samym nie stracił w tej akcji Polak. I tak nieźle, i tak spoko. 7 probek. Jest okej, okay. Jest nawet spoko. Myślę, że się opłaciła ta wymiana Spiritowi. Natychmiast dokłada trzecią bazę. W zasadzie taka sama koncepcja ze strony Spirita. Poza tym, że no nie użył Medivaca, ale dzięki temu ma teraz szybciej Wikinga i jeszcze będzie Liberator. No z tym Liberatorem to też można się kłócić, czy warto, czy nie warto. Doskonale, dobra. Doskonale. O, rozwalony jeden Feniks, drugi obity i Wiking niestracony. Właśnie tak to miało wyglądać dla Spirita. Czyli jednak jest szarża, ej, ale no to w takim razie znowu się trochę dziwię, że ma ten trzeci asymilator, bo do Blinka to ja rozumiem, że jest potrzebny, ale do szarży i Feniksów też? No on ma nadwyżkę gazową. A, chyba, że to jeszcze Sentry na przykład zagra. Ale nie wiem, no bardzo wczesny ten trzeci gaz, dlatego tak mnie tutaj uwiera trochę to w oko. To się wydaje, jakby było coś nie tak, ale może tylko mi się wydaje. Ale możliwe, że tak jest, że jednak trzeba. A potem z tej nadwyżki gazowej w sumie, no właśnie, Sentry. Nie no, może to ma jednak jak najbardziej sens. Dawno, szczerze mówiąc, też nie grałem w stylu Phoenix Zealot. Mam nadzieję, że Spirit wie, jak na to zagrać, ale... No tak naprawdę z tego, co obecnie sobie wypracował, to jakby już jest dobrze. Trzecia baza w miarę szybka. No i będzie za momencik mieć po prostu masę jednostek. Jak widzimy, Goblin się tak trochę zatrzymał, jeżeli chodzi o produkcję Feniksów. Kolejnych nie buduje. O nie, najgorzej. No nie, no prawie rozwalił, ale nie rozwalił tego cyklona. I teraz chcę go szybko dokończyć, no bo to już byłby, tak, totalny dramat, jakby tego nie zrobił. No powiedzmy, że poszło jako tako. Goblin spróbuje szybko wygrać tę mapę. Widać, że mu się trochę spieszy, jeżeli gra z Polakiem. Ile to jest? 6, 7, 7, tak. 7 warp gate'ów łącznie w posiadaniu Chorwata. Dziwnie mało, jak na trzybazową ekonomię. No ale też cały czas stara się budować, znaczy z powrotem stara się budować Feniksy. Nie wiem, czemu była wcześniej ta przerwa. Chyba przez supply blocka. No właśnie, a propos supply blocka, to on chyba teraz miał przyzwać się właśnie jednostki. A ma blokadę. O mój, bo on ma supply blocka w... kluczowym momencie tej gry. To jest... No najgorzej. Jak teraz chcesz przyzwać i zaatakować wszystkim,
zrobić ładny atak w to okienko czasowe, kiedy teren niby nie jest taki silny, to blokada. No sam sobie trochę związał ręce. Ale cóż, nie idzie to nie idzie. Chociaż Feniksy akurat wykonują nie najgorszą robotę. Tutaj Polak, jak widzimy, ładnie skupiony. O, i zaraz będzie 1-1 na piechocie. Ważne, żeby się to skończyło. Wtedy zloty dużo, dużo szybciej padają od Marinów. I tutaj dokładnie taka genialna wymiana. Zloty się blokują o Supply Depoty i o Siege Tanka. Tutaj też całkiem solidnie Spirit. Bardzo dobrze. Obronił się, nie było w zasadzie niebezpieczeństwa przez żadne, no, przez żadną chwilę. Dobra, oby tak dalej. Za moment będzie można nawet jakiś kontratak zrobić. Ten moment będzie dosłownie za jakąś minutę. Czuję, że taki, no, najlepszy. Znaczy, my o tym wiemy, Spirit może niekoniecznie. Ale najlepsi gracze dość dobrze już czują grę, wyczuwają. Bo chodzi o to, żeby, jak Protoss teraz przechodzi w podwójne Robo Facility, zaatakować trochę jednak przed kolosami, czyli za około jakieś już pewnie 30-40 sekund. Takie wyjście, atak, to może już znokautować przeciwnika. Oczywiście Goblin tutaj będzie straszyć, szarżować Protossami i Zelotami, ale on nic nie może teraz. On ma po prostu za mało i to jeszcze w dodatku niezbyt ulepszonych jednostek. W ogóle nie ma żadnych ulepszeń w tej chwili. No walczymy, dokładnie. Podoba mi się, jak stoi Spirit. Po prostu zaparł się nogami, no i no, możemy walczyć. Szarżuj, pan. Osiem Feniksów stara się też troszeczkę skraść uwagę Polaka. Nie podoba mi się, że on nie atakuje. No tak się zatrzymał, tu się kręci, tak trochę powoli. Ale już chyba jest zdecydowany. To zobaczmy, jaka to będzie teraz akcja. No w sumie nawet udało się zatrzymać miny, ale zatrzymanie Marinów to trochę inna kwestia. Do tego są potrzebne kolosy, a widzimy, że kolosy jeszcze nie wypełzły. Także Nexus zniszczony bez problemu. No dalej, spokojnie, może wręcz biec po jednostkach Protossa, Spirit, a najlepsze jest to, że teraz, gdy pokończyły się zeloci, to będzie można się dokładnie łatwo dobrać do kolosów, ale nie będzie to potrzebne. GG, 2-0 dla Spirita. No i super. Brawo, Spirit, jest zwycięstwo. Także w dalszym ciągu ani jednego pojedynku, ani jednej mapy Spirit nie przegrał w turnieju akurat tym. Także miło. O, Elazer jest na drugim miejscu. Super, jakby było dwóch Polaków. To by oznaczało, że Spirit zagra na Max Paxa, a Elazer na Elazera w tej górnej drabince w playoffach. Też byśmy to z chęcią zobaczyli. Chociaż kurczę, nie wiem, czy Spirit lubi na Max Paxa, ale i Laser pewnie też na Max Paxa nie lubi za bardzo grać. Dobra, chyba za momencik będzie Spirit kontra Arrowfire. Chyba w to pójdziemy. Geralt też. A no tak, Geralt też tutaj troszeczkę wyżej.